A to już ujęcie z kolejnego kąciku naszego podejścia. Muszę przyznać, że ten odcinek całkiem pobudzał krążenie. Szczególnie mnogością kamieni wyjeżdżających spod nóg. A oto przełęcz, na którą mieliśmy wejść. Przełęcz lodowa. Trochę ominęliśmy. I podeszliśmy już spory kawałek pod sam lodowy. A oto mały lodowy. Wierzch w chmurach. Albo we mgle. A to i pan kierownik. Pokonujący chyba najbardziej newralgiczny odcinek podejścia. To był hardcore. Trochę pobudza krążenie, nie? Trochę. Nie no, miałem w życiu bardziej ekstremalne przeżycie, że powiem, gdzie mi pikawa bardziej biła. Ale trzeba nieźle uważać. No, trochę ucieka spod nóg. To co, najpierw duży lodowy, potem mały lodowy? Nie, nie, tak się nie bo da. Nie słyszałem. Tak się nie da, bo nie ma czasu. Co to dla nas? Trzeba się pana kierownika spytać, gdzie jest jakieś dobre miejsce na stanowisko, bo na przykład tu, gdzie siedzimy, jest bliżutko wszędzie. Ja bym tu zostawił. A wiesz, plecaki stabilnie leżą i nie trzeba robić żadnego stanowiska. A to tylko, że... Zobaczymy, co pan kierownik ma. No, tak jak pan kierownik mówił, prawie 3,5 godziny na przełęcz. Jest 3.13, no. Ostatnie metry kierownika kręcisz? Znaczy ostatnie do tego obozu? Tak. No już 8,5 minuty tych ostatnich minut nakręciłem. Będziesz mógł przeanalizować każdy swój krok na tym podejściu. Super. Czegoś się przez chyba nauczyłeś, nie? Sam byś tego podejścia nie wybrał, coś czuję. Witaj bardziej ekstremalnymi drogami chodzi o to. Nie bądź. Sam by to... Wituj. No i stało się to, czego się obawiałem. Pogoda uległa diametralnej zmianie. Tu niedawno był mały lodowy. Po słowacku szeroka weza, czy weża. Niestety już go nie widać, jest cały w mgłach, w lodzie. To samo dzieje się, albo nawet coś gorszego na dużym lodowym. I dlatego musimy zmienić nasze plany i uciekać natychmiast do Polski. Dlaczego, to już pan kierownik powie. Tak oto znaleźliśmy się na lodowej przełęczy. Za nami jest masyw lodowego szczytu. Zrezygnowaliśmy z wejścia. No comments.
na lodowej przełęczy w namiocie. Jakoś mało miejsca tam widzę, no bo twój namiot może by był lepszy, ale... Stary, bo tam nie widziałeś takiego miejsca. No bo my ją lekko ominęliśmy łukiem. Tak, tak, we mgle nam minęło. A jakby ci to powiedzieć, tu dochodzi grań, tu dochodzi grań. My wyszliśmy tutaj, potem żeśmy strawersowali, tak? I tu zeszliśmy, a tu jest idealne miejsce na namiot. Czyli nie na samej przełęczy, obok przełęczy. Troszeczkę obok, za jak się zaczyna ta grańka, to jest tam na mały takie... lodowy, tak jakby tak. Tam trzeba... To tam jest taka platformka. A, no widzisz. Bo ja myślałem na samej przełęczy, bo tam był nabit. Tam nocować, no to ja nie długo nie czuję, tam jest dwa kroki i przechodzi na drugą stronę przełęczy. Stary, to był jeden, to był chyba mój najlepszy nocleg w ogóle. No dzisiaj też było pięknie, zobacz. Ja przyszedłem około godziny 12 na przełęcz, wtedy. Poszedłem kawałek do góry, po czym stwierdziłem, że chyba mam udar słoneczny i jest mi bardzo w ogóle słabo. Zszedłem w dół i do godziny chyba 17-18 się po prostu byczyłem. Po prostu się byczyłem, leżałem, żarłem, słuchałem radia, tylko zmieniłem się jakiś taki czas pozycję, żeby w cieniu się. I co, jakbyśmy dzisiaj wyruszyli o 6 rano, no, to byśmy na lodowy chyba weszli. Może byśmy weszli, ale... No, pogoda była prawidłowa. Ty sobie wiesz, no w górę to w każdej chwili się zmienia, no to... No widzisz, tak jak wczoraj, to po jednej stronie przełęczy, chmury, chmurzyczka, mimo wszystko. A przeszliśmy na przełęczy to. I wiatr się czyta. Spokój, nie? No. Więc tak samo tu, no. Przeszliśmy przełęczy od razu. No, szli i wpadli w zaspę. Jeden wpadł. I drugi wpadł. Co jeszcze? No grzebcie się, grzebalce! To by było lepsze zdjęcie, Michał, niż tamto. To na pochybel. Na pochybel, tak. Stary, tu jest jakaś przepaść. Dotykam, wiesz co? Jeszcze no, nie czuję dna. Cały mi tu się zapadł. Zawsze kika. Jak to, Michał, mówiłeś? Na leżąco? Stary, jest tam taka jakaś dziura, że noga mi zapadła i nie czułem jeszcze... Jeszcze nie czułem... Dna. Wiesz, dna. Czułem tylko, że jest jeszcze, wiesz... Jeszcze przepaść.